Przedłożony został w nakazanym terminie, opisanym w prawie, budżet gminy Turowiń na rok 2012. Zapewne jest to budżet niemalże, ale budżet realnych możliwości gmin. Konstrukcja zarówno strony dochodowej, jak i wydatkowej również odwzorowuje na chwilę obecną możliwości finansowe gmin. Chciałoby się wiele, niestety zobowiązania finansowe długoterminowe rzutują w sposób istotny na stronę wydatków gmin. Zarząd Wojewódzki Dróg w Lublinie informuje, że do realizacji w bieżącym roku zakwalifikowana została następujące zadanie z pomocą finansową. Przebudowa drogi wojewódzkiej 848 Tarnawa Mała Turowiń Sułów Szczebrzeszyn w miejscowości Turowiń o długości odcinka 141 metrów, planowanej wartości robót w kwocie 572, z tym udziału środków województwa lubelskiego w kwocie 400 tysięcy. Natomiast udział gminy 172 tysiące. Proszę Państwa, pozwolę sobie tą informacją uzupełnić swoje wystąpienie, z uwagi na to, że jesteście akurat Państwo przed procedowaniem. Myślę, że jeżeli mam dobrze odczytać te intencje Komisji Finansów i Budżetu, no to ta zmiana się akurat wpisuje po części w to przedsięwzięcie. To Państwo wiedzą o tym, że w ubiegłym roku Zarząd Wojewódzki nie dysponował środkami na to przedsięwzięcie. W tym roku wystąpił, w związku z powyższym to tak będzie zupełnie. Tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok. Zgodnie z przepisami ustawą prawną Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf numer 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 17 667 835 zł. Z tego dochody bieżące w kwocie 16 826 169 zł. I dochody majątkowe w kwocie 851 666 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 1. Punkt numer 1. Dotacje celowe na realizację zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych w gminie ustawami w kwocie 2 323 649 zł. Punkt numer 2. Dotacje celowe na zadania zrealizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 tysięcy. Punkt numer 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 tysięcy złotych. Punkt numer 4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 tysięcy złotych. Paragraf numer 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 18 212 835 zł, z tego wydatków bieżące w kwocie 15 991 835 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 221 000. Zgodnie z załącznikiem numer 2. Wydatki, punkt numer 1. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 323 645 zł. Punkt numer 2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 75 tysięcy. Punkt numer 3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 tysięcy zł. Punkt numer 4. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 tysięcy złotych. Paragraf numer 3. Punkt numer 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 535 tysięcy złotych.
Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3. Paragraf nr 4. Punkt nr 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1 449 928 zł. Punkt nr 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 914 928 zł. Punkt nr 3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku nr 3. Paragraf nr 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy. Punkt nr 1. Ogólną w kwocie 30 tysięcy zł. Punkt nr 2. Celowe w kwocie 37 tysięcy zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 37 tysięcy zł. Paragraf nr 6. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 228 300 zł określa załącznik nr 4. Paragraf nr 7. Określa się punkt nr 1. Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 2 221 000 zgodnie z załącznikiem nr 5. Punkt nr 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf nr 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekraczać kwoty 3 miliony złotych. Paragraf nr 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 242 183 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf nr 10. Określa się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych z wyodrębnionego rachunku dochodów i jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w kwocie 160 020 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 11. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalna wysokość ustala się w kwocie 1 zł. Paragraf nr 12. Punkt nr 1. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Punkt nr 2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych. Paragraf 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy. Paragraf 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za uchwałą w sprawie przedłożonego tutaj projektu budżetu na rok 2012? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 10 za, 5 wstrzymujących. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, za było 10, przeciw nie było, wstrzymujących 5. Uchwała została podjęta. Dziękuję.